Chłodny spokój, sen duszy, obraz śmierci nie wiodą bynajmniej do szczęścia. Namiętność jedynie zdolna jest doń zaprowadzić. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, zimowy, libertyński, romantyczny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Zapraszam do świata koronek, do świata jedwabi, do świata sypiącego się pudru i wymiętej pościeli dusznych buduarów. Zapraszam Was do świata Markizy de Marteille i wicehrabiego de Valmont, do świata miłości libertyńskiej, wolnej od emocjonalnych uniesień. Czas na moją najulubieńszą opowieść z tą romantyczną nutą, prawdziwy majstersztyk i epistolarną perełkę. Czas na Niebezpieczne związki Pierre'a Choderlos de Laclos w przekładzie Tadeusza Bojarzyńskiego, powieść z ekskluzywnej kolekcji klasyki wydawnictwa Świat Książki, której Wielki Buk dumnie ambasadoruje. I pozwólcie, że zanim wprowadzę Was w świat poczynań niecnych i intryg wszelakich, to podzielę się z Wami taką osobistą, prywatną anegdotką. Nie wiem, czy wiecie, no pewnie nie wiecie, to Wam powiem. Jestem właśnie z wykształcenia literaturoznawczynią, filologiem, a swojego czasu francuska literatura XVIII wieku była moją specjalnością. Więc mogę Wam powiedzieć, że powrót do niebezpiecznych związków za każdym razem to dla mnie jak spotkanie ze starym, dobrym przyjacielem. Młodziutka, naiwna Cecylia wchodzi właśnie w dorosłość, ma tym samym stać się również ozdobą tych najpopularniejszych salonów. Cel markizy jest jeden, całkowicie zdeprawować dziewczynę. W jaki sposób? Rzucić ją na pożarcie swojemu nieodłącznemu towarzyszowi broni, wicehrabiemu de Valmont. Ten ma jednak inne plany i unika odpowiedzialności narzuconej przez ukochaną przyjaciółkę. I również nie zdaje sobie sprawy, że tym samym wypowiedział markizie de Marteille wojnę. Nie ma bowiem nic bardziej niebezpiecznego od zranionej kobiety. Kobiety, która gotowa jest na wszystko, by się zemścić. Czy to nie jest w istocie zabawne pocieszać tak za i przeciw i być wspólnym rzecznikiem dwóch przeciwnych sobie interesów? Oto jestem jak bóstwo, przyjmuję sprzeczne modły ślepych śmiertelników, nic nie zmieniając w niewzruszonych wyrokach. Powieść rozwiązła, powieść nieobyczajna, powieść, która znalazła się na indeksie dzieł zakazanych swojego czasu. Ba, jeszcze do początku XX wieku, wyobraźcie sobie, nawet nie znajdowała się pośród klasyki literatury. Dlaczego? Ano dlatego, że skażona była bowiem myślą libertyńską. Światopoglądem rozpustników, wolnomyślicieli. Oni porzucili maski wszelkich konwenansów, salonowych gierek, stworzyli nowy świat, świat pełen cynizmu, pełen zepsucia. To była, słuchajcie, taka nowa moda pośród znudzonej swoją bezczynnością arystokracji francuskiej tamtego okresu. Postanowili, że już nic sobie nie będą robić z prawdziwych uczuć. Stali się prawdziwie próżni. W zamian natomiast zaoferowali cielesne, puste uniesienia i wyścig w kolekcjonowaniu kochanków i kochanek. Dobiegł końca czas szeptów, salonowej dyskrecji, ukrywania się po buduarach. Nadszedł czas tych głośnych, sercowych podbojów, w których prym wiedzi zarówno panowie, jak i panie. To czas zimnej salonowej polityki, skomplikowanych intryg, skomplikowanych gierek. To czas pragnienia zniszczenia zalotników, przeciwników lub przeciwniczki w zalotach. Celem było zdeprawowanie wszelkiej cnoty, zgubienie niewinności, upodlenie. Wszystko to bez żadnego już tabu. I słuchajcie, to co dawniej przynależało do sfer niższych, czyli nadmierne pudrowanie, tak zwane przyklejane muszki kuszące, czy nadmierne wydekoltowanie, teraz stało się codziennością elit. Zaczyna się czas zepsucia, czas egoizmu, czas prawdziwego wyuzdania. I to właśnie w tym tak przełomowym dla światopoglądu czasie powstały właśnie Niebezpieczne związki. Powieść, w której główną rolę odgrywa właśnie miłość libertyńska, chociaż warto zaznaczyć, że Laclos pisze w ogóle o miłości. Swobodą myśli natomiast, swobodą obyczajów wyróżnia się tutaj szczególnie jedna postać.
moja najulubieńsza postać w zasadzie. I mowa tutaj oczywiście o niezapomnianej Markizie de Marteuil, prawdziwej rozgrywającej w tej właśnie grze pozorów, w grze uczuć. Prowadzi niebezpieczną grę, grę niebezpiecznych związków pomiędzy kobietą a mężczyzną. To postać makiaweliczna, potworna w słowach samego Boja Żeleńskiego. To pajęczyca, która po cichu snuje swoją sieć intryg, ściśle oplata kokonem upodlenia. Niszczy po cichu, atakując i uderzając w te najczulsze struny. Ona, słuchajcie, nie ma litości, o czym przekona się nawet jej partner w wyuzdaniu, jej odwieczny przyjaciel i towarzysz, jak go nazwałam, czyli wicehrabia de Valmont. On w ogóle jest pogrążony w emocjonalnej apatii, do czasu. Ale jednocześnie jest też nieświadomy wojny, jaką wytoczyła mu jego przyjaciółka. Jakże niebezpieczna przyjaciółka. No i cóż, słuchajcie, w ich życie trafiamy niemal przypadkiem, niemal od środka. Laclos zdecydował się przedstawić całą formę powieści w formie listów. Wykreował tym samym fascynującą powieść epistolarną, ale absolutnie uniwersalną, ponadczasową formę. Jest zwięzła i prosta w przekazie. Nie ma tu ani jednego zbędnego słowa, tylko tyle, ile możemy w tych listach znaleźć. Dzięki temu oczywiście poznajemy tutaj różne perspektywy. Możemy spojrzeć na bohaterów cudzymi oczami, możemy poznać całą intrygę z różnych perspektyw. Ta forma sprawia również, że lektura niebezpiecznych związków to trochę jak takie podglądanie cudzego życia, jak czytanie cudzej znalezionej korespondencji. Ale im dalej tutaj w okrucieństwo poczynań, tym bardziej my, czytelnicy, słuchajcie, mamy takie wrażenie, że nic z tym przecież nie możemy zrobić, tylko patrzeć na ten wir zniszczenia. I powiem wam, że Delaclos także po tych wszystkich latach jest moim zdaniem mistrzem ukazywania tych emocjonalnych gierek, psychologicznych rozgrywek. Dzięki temu z łatwością, słuchajcie, możemy przepaść w intrydze niebezpiecznych związków. Możemy zanurzyć się również dzięki temu w ten zdradziecki, w ten zdeprawowany świat pewnej libertynki, która sama gotowa jest, słuchajcie, upaść w otchłań, byle pociągnąć wszystkich za sobą. Możemy podziwiać też ten kunszt szachowej gry, jaką prowadzi. I na koniec powiem wam tak, wystarczyło zaledwie kilku bohaterów. Wystarczyła ta określona, zarysowana silnie, pachnąca pudrem przestrzeń i tym samym tak właśnie powstała powieść o miłości. Powieść wszechczasów. I tak jak powiedziałam wam na początku, moje powroty do niebezpiecznych związków to, słuchajcie, są jak powroty do starego, dobrego przyjaciela. I nic z biegiem lat się nie zmienia. Tę perełkę w tej pięknej, ekskluzywnej edycji klasyki Niebezpieczne Związki Pierre'a Choderlos de Laclos możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. Natomiast pytanie konkursowe brzmi, która literacka para jest waszą ulubioną parą i dlaczego? I mówimy tutaj zarówno i o klasyce, jak i o współczesnych powieściach, albo o współczesnych opowiadaniach. Słuchajcie, do wyboru, do koloru możecie wybierać ile wlezie wasza ulubiona literacka para. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Również możecie odpowiadać na blogu, pamiętajcie o tym. Powtarzam to od lat, powtórzę raz jeszcze. Niebezpieczne związki Pierre'a Choderlos de Laclos. Moja najukochańsza opowieść o miłości libertyńskiej, ale nie tylko. Jedna z tych opowieści, do których uwielbiam wracać, które wciąż niosą ze sobą mnóstwo radości, również mnóstwo zachwytu z mojej strony właśnie. Tak jak powiedziałam, powrót do dobrego przyjaciela i nic się tutaj nie zmienia. Jestem ciekawa, czy poznaliście już Markizę de Marteuil, czy poznaliście hrabiego de Valmont. Czy poznaliście intrygę, jaką knuje ta niezwykła, niesamowita w historii literatury kobieta? Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że ta powieść do XX wieku była praktycznie właśnie, unikano jej, unikano i nie opowiadano o niej, nie stawiano jej pośród klasyki. Dobrze, że to wszystko się zmieniło i niebezpieczne związki powróciły również z tłumaczeniem, przykładem Tadeusza Boja Żeleńskiego.
Szymańskiego, który mamy właśnie również w tej przepięknej edycji. I wiem, kochani, że będziecie mnie też pytać o ekranizację, bo te pytania już się pojawiają na mediach społecznościowych. Dla mnie ekranizacja jest jedna, jedyna. Ekranizacja, w której Markizę de Marteuil gra Glenn Close, natomiast wicehrabiego de Valmont gra John Malkovich, Madame de Tourvel gra Michelle Pfeiffer, natomiast młodziutką Cecylię gra Uma Thurman. No i jeszcze jest Keanu Reeves jako kawaler Danceny. Słuchajcie, niesamowita ekranizacja. To jest ekranizacja, która również pięknie przedstawia to okrucieństwo. Glenn Close ma w sobie właśnie taką bezlitosną siłę w wymowie twarzy również. Zresztą John Malkovich jako Valmont to również jest coś do zapamiętania po prostu. To jest moja ukochana ekranizacja tej powieści. Ja zarówno do niej wracam, jak i do samej powieści. W ogóle kiedy czytałam jeszcze raz teraz powieść, to tak jakbym już całe fragmenty znała na pamięć. To jest coś totalnie niesamowitego. No uwielbiam do niej wracać. I jestem ciekawa, czy już ją znacie, czy w ogóle znacie tę historię. No i mam nadzieję, że Was do niej zachęciłam. Możecie o niej poczytać na blogu również, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa.